Wielu z nas poszukuje Pana Boga. Natomiast Księga Mądrości dzisiaj proponuje najlepsze rozwiązanie, żeby poszukiwać Go w prostocie serca. Prostota serca polega na tym, że zdajemy sobie sprawę z tego, że Pan Bóg przychodzi do nas zawsze ze swoją mocą, ze swoją siłą, a my musimy odczytywać ten kod Jego obecności z tego, co nas otacza. Nie musimy pragnąć dalekich podróży, nie musimy pragnąć jakichś intelektualnych, głębokich rozwiązań. Jedyne co, to dobrze by było, gdybyśmy potrafili z tego, co takie zwyczajne, co codzienne, z modlitwy codziennej, z czytania Słowa Bożego, z takiego pełnego miłości, kontaktu z drugim człowiekiem, z rozumienia, że splot wydarzeń, które dzisiaj miały miejsce, pochodzą z Jego ręki, z Jego błogosławieństwa, że pewne sygnały w naszym życiu, takie ostrzegawcze, pochodzą właśnie od Niego. Gdybyśmy właśnie z takim spokojem, ale też ufnością odnosili się do Pana Boga, podejrzewam, że mielibyśmy o wiele łatwiejsze zadanie w funkcjonowaniu, bo prostota serca przekłada się na szczęśliwe, proste, ale nie prostackie życie.